W tej lekcji omówimy czym jest Layout Grid, czyli powszechnie używana siatka, bardzo dobrze znana z wielu dziedzin projektowania graficznego. Przejdźmy do naszego pliku roboczego Landing Page'a, który ma aktywny Layout Grid. Siatka jest jednym z najlepszych sposobów na dystrybuowanie elementów. Dzięki niej możemy mieć pewność, że elementy rozmieszczone w naszym layoutie będą miały zachowane te same odległości i przede wszystkim ułatwi nam to znacznie projektowanie. Przejdźmy teraz do tego, jak stworzyć grid dla takiego frame'a. Jeśli mamy go zaznaczonego, to w prawej części ekranu, w panelu inspektora, pojawia nam się sekcja Layout Grid. Po kliknięciu ikony plusa aktywuje nam się domyślne ustawienie figmy, czyli grid modułowy. Jednak jest on bardziej zaawansowaną możliwością układania obiektów. Dużo łatwiejszy w wykorzystaniu jest grid kolumnowy. Aby go aktywować, klikamy tą ikonę tutaj. I w tym menu zmieniamy z Grid na Columns. Ponownie włączy nam się domyślny Grid, który złożony jest z pięciu kolumn. W przypadku layoutu webowego na desktopy proponuję na początek trzymać się podstawowych wartości, czyli wybrania 12 kolumn. Dalej mamy możliwość ustawienia koloru czy przeźroczystości naszego grida. Później z menu kontekstowego mamy możliwość wybrania rodzaju ułożenia kolumn w naszym layoutzie. Z racji tego, że domyślnie ustawiony stretch jest odpowiednikiem tego, w jaki sposób działają responsywne strony internetowe, myślę, że nie ma potrzeby zagłębiać się w inne rodzaje, do których na pewno dojdziecie w miarę zbierania doświadczenia. Przejdźmy teraz do kolejnej właściwości, czyli margines. Aktualnie ustawiony jest na zero, dlatego zarówno lewa i prawa kolumna przyklejona jest do krawędzi naszego frame'u. Ustawmy sobie tą wartość na 60 pikseli. Dalej mamy gutter, czyli odległość międzykolumnową. Proponuję tutaj zastosować odległość 16 pikseli. Takie przedstawione ustawienie jest jednym z bardziej podstawowych i jak widzicie nie mamy w przypadku opcji stretch możliwości ustawienia szerokości samej kolumny z tego powodu, że ustawia się ona automatycznie w oparciu o wcześniej wybrane wartości. Co tak jak wspominałem odpowiada temu w jaki sposób skalują się komponenty na różnych wielkościach ekranów. Polecam na początku stosować się do przedstawionych wartości. Są one z jednymi z najbezpieczniejszych i pozwolą Wam zrozumieć w jaki sposób rozkładać elementy na Waszych layoutach. W tej lekcji i w tym rozdziale to już wszystko. W następnym przejdziemy do jednej z najbardziej przydatnych funkcji Figma, czyli auto layoutu.